Witam was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone. Pomyślałem sobie, że jeszcze raz pokażę wam tego Billroga, bo w poprzednim odcinku dosyć mało pokazywałem wam na czym to on polega, bo tak naprawdę tylko jedna gra była taka, gdzie można było pokazać te dobieranie kart i tak dalej, bo w pierwszych dwóch grach tak naprawdę nic nie mogłem zrobić. Wojownik. Dobra. O, tak wygląda mur. Dobra, spoko nawet. Nawet okej, rozdanie może być. Znaczy, zastanawiam się nad nim, ale wątpię, żebym do szóstej lub siódmej dożył, więc on mi może pomóc. Cios w plecy też spoko. Amulet do dobierania kart, gdybym na serio miał tak kiepską, że nawet sąd sam by mi bardzo pomógł. Czyli leczenie, draw card. No i to mam jeszcze, żeby skopiować, czyli najwcześniej w piątej turze. Dobra, ten może być. Znaczy, oberwę za 5. No ale jakbym miał jeszcze jakąś kombinację z nim, to było nieciekawie. Dlatego mam antycznego medibota. Dlatego mam tego healbota. Coś tak myślałem, że ciężko mi będzie do siódmej dożyć. Trzecia tura, już mam 23. No to pewnie to... Pewnie się załamie. Szału. Do szału nie ma. Ale no bez sadu, on musi za każdym razem mieć dobrą kartę. Berserker, Berserker. Szalejący wodę. I dwa razy. No teraz to pocałuj się w dupę. Właśnie. Dlatego coś tak myślałem, że znając moje szczęśliwe RNG, albo raczej szczęśliwe RNG przeciwnika, do szóstej nie dożyję. Dlaczego ja nie mogę powiedzieć, że nie dożyję do 50 tury? Zamiast do szóstej. Bo wtedy do 50 to jeszcze bym miał szansę wygrać. No i tak. Przedstawiam wam perfekcyjne rozdanie u Warriora. Chociaż nie jestem pewien, ale raczej miałem pokazać tutaj, jak skuteczny jest Milrogue, a nie jak wojownik jest skuteczny. Dobra. Może coś z tego będzie. O! Te rozdanie jest jak najbardziej spoko. Chociaż wolałbym mieć monetę, bo przynajmniej z tym agentem W się nieźle kombi. Bo w drugiej turze zagrywam monetę oraz agenta, mi jeszcze zadaje dodatkowo dwa obrażenia. Ale to też jest spoko kombi, tylko dopiero w trzeciej turze, a nie w drugiej. Ale też jest ok. To zabija jak coś o życiu 4. Załóżmy stronika 3-4 mecha, który pewnie ich wystawi. A nie, kiedyś będziesz tak jak ja. Nie, kurde, nie będziesz. Dobra. No, kombinacji nie będzie, ale będzie pan śmierci. Dobra. Nie, to bardziej polega na tym, żeby jak najbardziej upóźniać przeciwnika, tylko po to, żeby potem mu dobierać karty. Najwcześniej, ale to najwcześniej opłaca się dobierać mu karty, jak sobie dobierzesz 10. Czyli jak zobaczycie tutaj 20, to już możecie na spokojnie. Znaczy najlepiej do 15 nawet, to wtedy
jest dosyć duża szansa, że mu dosyć sporo przewiniecie i będziecie trafiać na swoje murloki. Dodatkowo. Dobra, dużo wykminił, muszę przyznać. Co on kombinuje z tym 2-2? Nie wiem, ale wolę go zabić. I zobaczymy. No, zajebiście. Z tym mi się dobrze gra. Z tym mi się dobrze gra. Raczej najlepiej, bo on raczej ma, raczej nie sekrety, ma zaklęcia, no ale aż tak bardzo nie utopiają. Co tu robić? Co tu robić? Dokładnie, co tu robić? Escape, pierwsza opcja od góry. To wykombinował? Dobra, ale wiadomo, że to nie pójdzie w twarz. No i jak zwykle, moje szczęście. Dobra, na szczęście mam odpowiedź. Pamiętam, jak wtedy też go dostał moneta, potem dwa razy te zaklęcie o na koszcie 1, zadaj 3 losowe punkty obrażeń. Dobra, z tym to akurat nawet spoko, no chyba, że mnie zabrozi. Chociaż i tak bym miał odpowiedź z tym, tyle żebym musiał z czymś skombić to. Dobierz kart, no, to dziękuję. Dobra, a mi dobierz Murloka. Nie chcę obrywać od niego. Nie chcę tracić zbytnio broni, więc robię tak. Najlepsze jest to, że mój tata się skradł do królika i tak było 3 razy widać. Dobra, mam do Murloka to i to. Tylko, że jest taki jeden mały minus, a mianowicie to, że nie mam Murloka. Kurde, starał się uniknąć kamerki, a i tak bych co na 3 razy. Dziękuję, ten antyczny medibot mi się naprawdę przyda. Gdybym miał kiepską sytuację, na przykład ta. I mówię o tych 3 kartach. Daj dawaj tego Murloka, ja pierdzielę.
Nie, ja się poddaję normalnie. Dobra, tylko że to nagrywam, to mnie powstrzymywa od wkurwienia się. No bez przesady, 4 godziny pecha. Coś mi się wydaje, że Hearthstone chce mi coś wysłać, jakąś wiadomość, na przykład spierdalaj. I nagle to się okazuje, że to są 3 zaklęcia. O koszcie 1 i o koszcie 0. Martwa karta, martwa karta, martwa. Dobra, dobieraj sobie ten pancerz. Nie no, świetnie pokazuje, na czym polega ta talia. Tylko czemu tylko raz w życiu pokazam tego Murloka? Znaczy raz w odcinku poprzednim. I to będzie tak, że ja mu będę cofać, on mnie będzie bił, cofał, bił, cofał, bił. Tak naprawdę jedynie co będzie miał, no to moje HP oraz tury. I tylko tyle. Czternaście kart. W 16 kartach 0 Murloka. Jeszcze rozumiem, 15 karta. Okej, bo w pierwszej 15. Czyli by było uczciwie nawet. 30 kart, 2 Murloki. 15, 1. Moim zdaniem powinni coś w tym stylu zrobić, że tak jak mówiłem, na 15, jeśli ma się dwie karty w deku, to na 15 kart powinna być jedna. To by było w miarę uczciwie. Bo zobaczcie tak naprawdę, co ja mogę zrobić. Martwa karta, martwa karta, martwa karta, martwa, martwa i kompletnie nic nie mogę zrobić. Bo co? To. 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 Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jakim cudem ja wbiłem 15 rangę? Skoro teraz nawet nie dam rady wbić 17. No tak, Murloka nie ma. Dzicz jest dzika, możesz korzystać ze wszystkich wydanych kart. Warto jedzieć. Dobra, spoko karta, spoko karta, spoko karta. Nie no, okej, rozdanie. Zawsze gdybym miał spuścić psy, chociaż z drugiej strony spuścić psy na przeciwko mojej talii, to kiepska karta, bo ja dużo stronników nie wstawię. Dwóch, max trzech. Ale to już rzadkość. O, tak wygląda Murloc, czyli na jednym odcinku, w pierwszym odcinku pokazałem raz Murloka, no w drugim odcinku pokazałem raz Murloka. Ale fajnie. Dobra, przydałoby mi się jeszcze coś do Murloka. Jeden na, znaczy trzech na jednego, albo jeszcze tam ta inna karta, co zmniejsza mu kosz, o jeden i cofa do ręki. Dobra. Tu mu się nieźle przywarczył akurat, żeby mieć. Znaczy mnie tak mówię. Tak sobie ponarzekam.
żeby mieć jeden więcej damage'a. Już nawet w Hearthstone nie mówię, niech wygra lepszy, tylko niech wygra LNG. Nie chcę obrywać za bardzo, więc tak wezmę. Że wątpię, żeby Face Hunter dobierał karty. Kurczę. Interesting. Znaczy, skoro ma kurczak, no to... dobra. Nie, wolę go zabić. Bo by wystawił tego strzelnika 4-3 i by dał mu buffa, by był 3-3. Dlaczego moja broń nie ma ataku? Fajnie. Dobra, teraz jeszcze nie jest chwilą za wcześnie, żeby dobierać karty. Niech przynajmniej dobierze jeszcze dwie. Tak minimum. Znaczy wiadomo też, że do tej pory muszę przeżyć. To jest oczywiste. Tylko że bym musiał mieć... Bym musiał stop dekować Killbota. Kappa. Dobra. Wtedy miałem full HP, to dostałem dwa Killboty. Teraz mam mało HP. To nie dostanę Killbota, chociaż z tymi to będzie lepiej, dlatego że... No, to nie dostanę ogłuszenia. Z tymi będzie lepiej dla... O kurde, dopiero mu tylko karty tak naprawdę. Więc to się kompletnie nie opłaca, nawet. Z tym nie, na pewno nie. Dobra. I sowa na 2-8. Dobra, musiałem tak zrobić, bo szukam heala. Znaczy, po co mam szukać, skoro dwie ostatnie karty to healboty? Na początku bym sobie wziął dodatkowo trzech murloków do talii. Znaczy tak jestem wkurzony, że aż gorzej komentuję. Ale że zobaczyłem, że drugiego mam murloka, no to po co? Wolę prowokację wystawić, bo skopiuję ich. W następnej nawet mogę na spokojnie. Dobra, przynajmniej to mogę. Dobra, niech będzie. Będzie bolało. Pierdziel, nie. Z tym czekam na Killbota. Żeby się podleczyć drugi raz, brać czego. Bo moim zdaniem nawet z branem to było za mało. 4-2? No nie, 2-4. O fuck. No to jednak 2-4 było lepsze. A z tego Savannah Hyman.
i w twarz. Nie no, jak nie dobiorę Hillbota, to już przegrywam. Znaczy, no może teraz to nie, ale na pewno przegram, bo nie udało mi się bez niego. Czy porządniejszy dron robić? Przejść. Gdybym miał jedno więcej, to bym na spokojnie mógł zrobić. Dobra, mniejszy zrobię. Żeby mógł cofnąć. Czy on by mnie mógł zabić? Tak mnie to ciekawi. Nie, to muszę. No dobra, ten w sumie nie jest aż tak straszny. To ja spuściłem psy. Dobra, mam pomysł. A bij w twarz, to mi się przyda. To mi się opłaca, to mi się przyda. A, tam mam urloka. Dobra. Kto wie, jakie tajemnice uda nam się odkryć? Dobra. Nie bije, nie, bo potrzebuję urloka, żeby potem skopiować. Ostatnia gra. Zawsze w ostatniej grze muszę pokazać wam, na czym to polega. Chciałem jeszcze coś dzisiaj nagrać, ale chyba odpuszczę sobie. Dobra. Co on by mógł zrobić? Na 100% nie może, już na 100% mnie nie zabije, bo mam 27. Raczej wątpię, żeby mu się udało, dlatego że mam Brana i Medibota. A poza tym w razie czego, chociaż cofnąć to już bym nie mógł zbytnio. Znaczy nie. No tak, by mi jednego zabrakło, nawet gdybym miał obniżkę. Bym mógł Brana i wylocznie. 8 kart mam, 8 kart. Teraz 9. Muszę się pozbyć. 9 kart mam. Dobra. Muszę 4 wywalić. 1, 2, 3, 4. A fajnie było to. Osiem kart. Sześć, dobra. Mógłbym to i cofnąć. 10. To. Ale nie, tamten był koleś, rozmnożył ich. Osiem. Dobra, jest okej. Jeszcze to kilkomanda stracił, więc jak najbardziej okej. I czy wy też widzicie to, że ja bardziej się przewijam niż on? Nie, Murloc, nie. A nie, przecież ja mam tam kilka Murloków jeszcze. O, fuck. O kurde.
No kurde. Co mi jeszcze tym zabije pewnie? A tego nie rozumiem kompletnie. Dziewięć kart mam. Dziewięć kart. To będzie... To wywalę. Będę mieć dalej 9 kart. Dobiorę, będę mieć 10. Dobra. Dziewięć kart. Ostatni murlock. Nie, czekajcie. Ostatni murlock? Nie, ja chyba nie liczyłem tego, bo mam dwa tutaj. Coś tak myślałem, że jak będę nagrywać, to to coś spieprzę, bo zamiast skupić się na liczeniu, no to... Ech, przegrałem. To ja spuściłem psy. No ja ostatnio, to nie jest murlock. Chyba, no. Ja pierdzielę. Nie, no kurde, no. Mogę liczyć tyle. Moja tarcza za Argus. Jak ja to wygram, to się chyba załam. I zdziwię przy okazji. Ja pierdzielę, no. Kurde, no gdybym liczył, znaczy gdybym też patrzył, co ja zagrałem i tak dalej. Wiecie co? To mi się przyda. Ja pierdzielę. Ty, jeszcze dostanę kolejnego medibota, pewnie. A co ty wiesz o zabijaniu? Czy on jest głupi, czy głupi? Tego zagrania kompletnie nie rozumiem.
Wiem, co on może mieć. Gram na czas. O, przyda mi się. Czekajcie, to by mi się opłacało tego zabijać, żeby potem... Nawet tak, można powiedzieć, że tak. Chociaż nie, pierwszym trochę. Aj, tyle w ogóle nie myślę. Zresztą jak zwykle. Przecież mogłem banana dać tego zabić, bo zapomniałem, że to nie sąsiednim, tylko wszystkim. Dobra, niech tak będzie. O! Dobierz kart za każdym razem, gdy przyzywasz bestię. O, fakt, no bez wsady. Nie opłaca się podleczać na full. Dam jemu to. Nie biję, bo wiem, co tam jest. A, 3 dopiero, myślałem, że 4. No tak, teraz będzie 4. No, i z tym nieźle spieprzyłem wtedy. Serio, jakim cudem? Ty nie gadaj, że to Leno jest. Teraz zostanie 5. Zacna gra. Nie, to jest na 100% Leno. A jednak nie. Jakimś z tym się dało wygrać, ale dobra. A więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie. Na razie.